Witaj, z tej strony trener Mariusz Mróz oraz mój gość, który przeszedł niesamowitą metamorfozę. Zobaczcie sobie te dwa zdjęcia. Zaraz dowiecie się, jak przez 3 miesiące naszej współpracy zmieniła się jego waga, obwody, co robił, czyli będzie konkretna wiedza na konkretnym przykładzie Marko. Tak, jak zmieniło się moje życie przez te 3 miesiące. Dokładnie, pracy. Bo to nie tylko sylwetka, ale też życie, więc zaczynamy. Zaczęliśmy współpracę pod koniec kwietnia, teraz mamy sierpień, czyli to jest około 3 miesiące takiej pełnej współpracy. Zacznijmy może od tego, jaki był Twój cel, co chciałeś osiągnąć przez ten czas? Mój cel był bardzo prosty, chciałem zrobić masę mięśniową, bo wcześniej, jeśli ktoś śledzi mnie od dłuższego czasu, to wie, że w pewnym momencie bardzo schudłem. Rok temu zacząłem się odchudzać, ważyłem tam 75 kilo i schudłem aż do 63. Jak zaczynaliśmy pracę, to ważyłem 63,9 kg, czyli bardzo mało jak na mój wzrost. I wynikało to po części z tego, że zrobiłem pewien mały błąd, który polegał na tym, że po prostu chcąc mieć fajną sylwetkę, zacząłem się odchudzać i myślałem, że tylko odchudzanie się i może jakieś tam areoby, jakieś bieganie mi wystarczy, żeby wyglądać w porządku. I to było trochę takie błędne koło, bo brzuch nie spadał z jakiegoś powodu i cały czas, mimo tego, że już mi żebra wystawały, to dalej miałem fałdkę na brzuchu i było tak wow, no super. Czyli dalej powinienem się odchudzać, a już mam taką wagę, że zaczyna się to robić mało jak ktoś był na, bo w ubiegłym roku też wydałem książkę, jak ktoś był na spotkaniach autorskich, to dużo osób mi zwracało uwagę, że wow, wyglądasz chudziej niż sobie ciebie wyobrażałem. I rzeczywiście na zdjęciach stamtąd pamiętam, że rzeczywiście była ta moja sylwetka była taka, że duża głowa i reszta bardzo szpakowata. No i chciałem zacząć zrobić masę i tak jakby podejść do tego trochę bardziej profesjonalnie, więc zacząłem pracować z tobą. Ja tu może się wtrącę, to jest jeden z takich najczęstszych błędów, które osoby popełniają początkujące. Że na przykład chcą schudnąć i mówią, a to przecież to nie potrzebuję siłowni, nie potrzebuję treningu siłowego, przecież ja chcę tylko schudnąć z brzucha, to będę biegał, będę robił aeroby. I to w większości przypadków nie działa. No chyba, że ktoś waży 150 kg, ma bardzo dużą nadwagę, okej. Ale jeżeli mówimy o chudnięciu i kształtowaniu sylwetki, to trening siłowy jest konieczny. A jeżeli teraz mówimy o budowie masy, bo budowaliśmy z tobą masę, no to tym bardziej to jest kluczowa rzecz, w której multum ludzi popełnia tyle błędów, że no czasem przyda się ten trener, żeby to wszystko poskładać. Ja się śmieję, bo ja wcześniej chodziłem na siłownię, tak, z 2 lata temu. Ja miałem takie co mniej więcej co 3-4, nie, może nie, co 2 lata miałem taki, okej, teraz zacznę chodzić na siłownię i się zapisywałem i robiłem sobie przez 3 miesiące na tych maszynach wszystkich. Kompletnie nie wiem, tak, wszystko na maszynach. Ta część ze sztangami to był dla mnie taki, ja i tak nie umiem tego trenować, tam jest tyle osób, które będą na mnie patrzeć, co robię źle. Zostańmy przy tych maszynach, które jest opisane na tych karteczkach, co trzeba robić. I to zawsze się kończyło tym, że w pewnym momencie mi się odechciewało i przestawałem trenować. A jak zacząłem trenować z tobą, to od razu poszliśmy robić nie na maszynach, tylko na ciężarach ze sztangą i też przećwiczyliśmy te podstawy. I chyba co było dla mnie takim największym szokiem, to jak szybko miałem efekty. Efekty na sile też. Może ja tu od razu spojrzę do notatek, bo zanotowaliśmy sobie na początku, jak to wyglądało. No i Marko był z mojej perspektywy totalnie początkującym. Znaczy, tu może doprecyzuję. Bardzo dużo osób jest, które chodzą na siłownię i są cały czas początkującymi. I mimo, że Marko gdzieś tam chodził na siłownię, to tak naprawdę nie miał takiej podstawowej wiedzy odnośnie mięśni, aktywacji mięśni, odnośnie sylwetki, wad postawy, więc traktowałem go jak... Diety też nie. Tak, diety też. To oczywiście z dietą też były tam rzeczy. Więc od czego zaczynaliśmy? Tak naprawdę podstawowe takie boje, powiedzmy wyciskanie na ławce płaskiej, to była sama sztanga i to był ruch. Tak. Wiadomo, jakie to są początki. Bardzo chwiejny ruch, więc tam nawet nie można było więcej dać na tą sztangę. Aktualnie
mamy 85 kg razy 1 na maksa. Tak, i ostatnio nawet robiłem prawie... już podejścia do 90 tak. kg. Jeszcze nie, ale myślę, że za tydzień, tak. za dwa. No i oczywiście to nie są wyniki na miarę siłacza, ale jak sobie to porównamy, że było 20-30 kg, jest 90, to progres jest super. Wyciskania żołnierskie, nawet sztangi nie dało rady. Tak, pamiętam, że właśnie na siłowni specjalnie brałem tą taką mniejszą sztangę i nią wyciskałem, bo nie byłem w stanie tej zwykłej sztangi, która waży 20 kg, nawet chyba raz zrobić, więc w ogóle to był jakiś kosmos, a teraz robię 45 kg, 8 powtórzeń sztangą o wadze 40 kg zrobię tak jakby na spokojnie. Czyli na raz by było około 50, coś jak nie więcej, ale tu nie robiliśmy. Ostatnio nie sprawdzałem maksów na tym. I coś, co akurat Marko nie lubił robić, ale jako trener musieliśmy, tak. się dowiedział, że musi robić nogi, większość osób nie chce. Nogi nie były naszym priorytetem, ale robiliśmy je. I sam przykład martwego ciągu, gdzie na początku było jakieś 10 kg po dwóch stronach, czyli około 40 kg na raz, tak. a teraz udało się osiągnąć stówkę. Dobiliśmy do stówy. No. Technika nie była idealna, to nie było idealne powtórzenie, ale to też jest ważne a propos celów i motywacji. Jak ja z kimś pracuję, ktoś widzi cały czas efekt. Mhm. I efekty były na obwodach, na wadze, to zaraz o tym powiemy, ale efekty były cały czas na sile. I może powiedz, jak się czułeś, kiedy czułeś się coraz silniejszy, nie? Ja do tego zaraz wrócę, bo chodzi mi, chciałem tak powiedzieć, zwrócić uwagę na to, że ja miałem efekty bardzo szybko, w sensie już ja pamiętam, że po pierwszych 3-4 tygodniach, nie, nawet nie, chyba po 2 tygodniach, miałem od razu, że nagle tak wow, co się dzieje, nie? Czy ja tyle przypakowałem? I wydaje mi się, że wynikało to przede wszystkim z tego, że te podstawowe ćwiczenia, które zrobiliśmy na początku i te podstawy, które przećwiczyliśmy, wyprostowały mnie, bo ja codziennie pracuję przy komputerze i codziennie się garbię i ruchu mimo wszystko nie miałem dużo, szczególnie w ogóle nie miałem treningu siłowego i automatycznie jak ten trening siłowy wrzuciliśmy, to tak łopatki mi poszły do tyłu, czyli nie, barki mi poszły do tyłu, w sensie zacząłem chodzić prosto i od razu właśnie przez to, że mnie tak wyprostowało, to po miesiącu czułem się zupełnie inaczej niż jak zaczynaliśmy. A co do tych progresów, to jest chyba dla mnie takie super niesamowite, bo jak wcześniej, jak chodziłem samemu, nie lubiłem chodzić na siłownię i dla mnie to był taki obowiązek i takie o Jezus, nie mam ochoty i znowu trzeba to zrobić tylko po to, żeby nie wiem, żeby ładnie wyglądać albo żeby mieć tą sylwetkę, to był taki cel, który nie był dla mnie wystarczający, żeby to robić zbyt długo. A teraz jak widzę te progresy na siłowni z tymi ciężarami, to mnie motywuje, zrobiło dla mnie takim hobby, taką pasją, że oprócz tych swoich innych pasji mam jeszcze, o tutaj zobaczymy ile na tym treningu uda mi się wyciągnąć, albo sobie czytam różne poradniki, jak zrobić, żeby tutaj progresować szybciej z ciężarem, albo wiesz, no, tak, zresztą ile razy tak jakby gadamy o różnych planach treningowych. Żeby... Tak, i ja tu mogę podać sytuację, którą pamiętam, jak umówiliśmy się z moim starym znajomym na trening, z którym ja nie trenowałem wcześniej, on sobie gdzieś tam trenował. I to była osoba o podobnej wadze co ty, która trenuje już 3-4 lata. I jak się okazało, że Marko brał takie ciężary jak on, no to kolega się zdziwił, że jakby wręcz był trochę taki wkurzony, no jak to, on ćwiczy tyle lat. A na klatkę ty nawet chyba więcej brałeś, a Marko ćwiczy 3 miesiące. Jakby to idealnie pokazuje jakby te podejście, że kiedy robimy coś odpowiednio, z odpowiednią wiedzą, z odpowiednim podejściem, motywacją i wszystko jest ułożone, to możemy mieć efekty naprawdę kilkukrotnie szybsze niż jeżeli idziemy, coś tam robimy, coś tam pakujemy. I uważamy się, o przecież my chodzimy na siłownię, ale no gdzieś tam tej wiedzy brakuje i to widać, bo to jakby widać od razu w sile, w technice. No ja wiem ile rzeczy technicznych nie wiedziałem, jeśli chodzi nawet o wyciskanie na klatkę, no to nie wiedziałem, że trzeba być spiętym i mieć spięty brzuch i wiesz, tak jakby pracować nogami i
i pilnować tej techniki. Dla mnie to było ok, ziemny sztangę, to trzeba do góry. To jest jedyna rzecz, którą musisz zrobić. A te wszystkie rzeczy spowodowały, że ten progres był tak szybki, jak był. No teraz trochę zwolnił, bo po trzech tak, miesiącach, ale dalej idzie do przodu i dalej jest, wiesz, motywacja, żeby to robić. I to jest fajne. I są inne ćwiczenia, w których sobie teraz... Właśnie ten martwy ciąg jest takim dobrym przykładem, bo jak na początku progresowaliśmy z wyciskaniem na klatę i trochę klata zwolniła, to sobie nagle okej, to robimy ten martwy ciąg i nagle był progres w martwym ciągu. No przecież jak do tej stówy dobiłem, to też było tak wow, ale super stówa. To przejdźmy może do konkretnych efektów na obwodach. Zacznijmy może od wagi. Tak jak mówiłeś, to było niecałe 60... Wszyscy już widzieli zdjęcia, tak? Tak. Tak. Zdjęcia się za cały czas będą wyświetlały w nagraniu co 3 sekundy. Wszyscy będą widzieli tą zmianę. No. Na sylwetce widzą, tak? Na pewno. A teraz przejdźmy do wagi, bo waga się jakoś mocno, znaczy mocno, nie mocno. Było około 64, teraz jest około 70, czyli 6 kilo. Według mnie na 3 miesiące pracy to jest bardzo fajny wynik. I też widać po obwodach, że tu za dużo tłuszczu nie przyszło, albo wręcz bym powiedział, to się zdziwiłem, bo patrząc na brzuch nam pokazało, że spadł centymetr z brzucha. Albo to jest błąd pomiarowy, albo po prostu się zrobiła taka lekka rekompozycja. Czyli w ogóle no, wszystko super w tym czasie poszło. Znaczy, ja widzę po sobie, że ten brzuch mi się nie ruszył prawie w ogóle. I no mówię, jestem tak, patrzę na wagę i dla mnie to jest... Bo no, niestety miałem swoją schizę z tym odchudzaniem przez bardzo długi czas i dla mnie to jest tak, o nie, zaraz będę ważył 70 kilo. Jak ja ostatnio ważyłem 70 kilo, to miałem brzuch piwny, więc i jest takie, wow, czy on się już robi, gdzie on jest i tak dalej. A go nie ma, a masz wagę 70 kilo i masz jest tu, a nie tu. Więc w ogóle liczę, że jeśli chodzi o przyszłość, to dobiję nawet do jeszcze większej ilości kilogramów, tam do 80, czy zobaczymy w ogóle ile się da. I wiesz, tak jakby chcę zbudować fajną masę i widzę, że to się da zrobić i ten brzuch nie rośnie i jakby super. Jest fajnie. Dobra, mamy brzuch, klatka. Klatka było 92, teraz 97, 5 cm. To jest fajnie, sporo. Biceps 31, mamy 34. Tego jestem bardzo zadowolony. To jest w ogóle, te efekty niektórych początkujących są To jest super. Mój plan. Nie, to jest mój plan, żebym mógł chodzić w t-shirtach tylko i wyłącznie, bo będę, jak przypakuję, to wiesz, t-shirty fajnie wyglądają na bicepsach, jak jest. Nie trzeba obcisłych kupować, bo wszystkie są obcisłe. Tak. Udo, tu jakby nie skupialiśmy się na nogach za mocno, ale też wzrosło o 2 cm. No i broda 5 cm. I broda 5 cm. Efekty, jak widzicie, są naprawdę spektakularne. Teraz wielu z was może sobie pomyśleć, ile on musiał zmienić w życiu, co tam, jakby jak to trudne było. No więc zapytałem, Marko, powiedz, jak to, co musiałeś zmienić, czy dieta, którą dostałeś, była trudna, jak w ogóle, czy dużo czasu na to poświęcałeś? Dieta była dużo mniej restrykcyjna niż diety, które kiedyś sobie sam narzucałem. Właśnie. Mariusz, niestety opowiadałem Mariuszowi, ile różnych diet próbowałem w swoim życiu i Mariusz wie, że trochę czasami przesadzam. Ale jeśli chodzi o dietę, to jedyne, co musiałem zrobić, to pilnować, żeby kalorii było wystarczająco, żeby tak jakby dostarczyć tego jedzenia wystarczająco. Zrezygnowałem z kilku złych nawyków, czyli na przykład zrezygnowałem z rzeczy, które powodowały, że się czułem też gorzej i ogólnie tak jakby źle wpływały, czyli przestałem jeść fast foody, ale żeby nie było, kilka razy, może nawet kilkanaście razy złamałem ten zakaz fast foodów, więc tam sobie jak był jakiś weekend czy coś, to jakoś tego się nie trzymałem, ale na co dzień pilnowałem przede wszystkim proporcji w makroskładnikach, i czyli żeby tego białka było odpowiednio, żeby węglowodanów było odpowiednio i tłuszczy. Usystematyzowałem też swoją dietę. Ja przez chwilę myślałem nad cateringiem, ale ostatecznie samemu sobie gotowałem. I to nie było jakieś też super trudne, bo teraz na gotowanie poświęcałem może z 30 minut, 40 minut dziennie. Z reguły wieczorem, albo przygotowując sobie na wieczór, albo na następny dzień, albo z samego rana. Więc nie było jakiegoś wielkiego problemu, jeśli chodzi o dietę, a jeśli chodzi o
sam trud tak jakby tej zmiany, no to no tutaj była siłownia, którą musiałem odwiedzać często, 3-4 razy w tygodniu z reguły nam się udawało, albo mi się udawało. I, ale no mówię, w pewnym momencie to nie było już problemem, bo czułem, że dla mnie to był taki czas na relaks, że okej, tutaj jest praca, a między pracą a inną pracą mam sobie chwilę relaksu na siłowni, na tą godzinę jakiś z reguły audiobook albo podcast sobie odpalałem na słuchawkach i po prostu albo muzykę. I właśnie tak się dzieje, że jeżeli mamy odpowiednio dostosowany trening do naszych celów, ale też chęci, to nam się chce trenować i Marko się chciało trenować. Mimo, że wcześniej... Dalej mu się chce trenować i dalej trenujemy i dalej idziemy, ale mimo, że wcześniej jakoś próbowałeś, coś tam robiłeś, to ci się odechciewało, tak? Po miesiącu. Z reguły dwóch, trzech miesiącach maksymalnie było. Się nie chciało. A teraz się chce, bo widać progres, to jest kluczowa rzecz. I dopóki będzie ten progres, to się będzie chciało. Ale też masz plan dostosowany do siebie, który ci daje frajdę. Bo z Marko teraz aktualnie, bo dalej trenujemy i może nie będziemy zdradzali, co jeszcze dalej robimy. Tak. I może będzie kolejne nagranie za ileś miesięcy. Mamy priorytet klatki i trenujemy tą klatkę bardzo często. Wręcz 3 razy w tygodniu. Ktoś by powiedział, że to jest za dużo. Ale dla Marko nie jest, bo on... Dla niego to jest odpowiednia teraz ilość treningów, jeżeli chodzi o priorytet klatki i ma z tego frajdę. I jakby ktoś by mógł powiedzieć, o za dużo, musi trenować nogi 3 razy w tygodniu. Ale jeżeli to nie sprawia mu frajdy, to tak naprawdę no po co ma to robić, tak? Jeżeli może mieć fajny efekt i robić rzeczy, które mu się podobają. Podsumowując, chciałem wam pokazać na konkretnym przykładzie Marko, że można w fajny sposób budować w miarę czystą masę mięśniową i zmieniać swoją sylwetkę. Cieszę się, że mieliśmy tą rozmowę, ponieważ u mnie na kanale było większość redukcji, odchudzania, a tu jest budowa masy i świetne efekty. No, tak jak ci mówiłem, żałuję, że nie przyszedłem do ciebie ten rok wcześniej albo w ogóle, że zacząłem to odchudzać się na własną rękę, bo przypuszczam, że byłoby łatwiej, gdybym przyszedł po prostu z trochę większą ilością tkanki tłuszczowej i byśmy zaczęli tak, pracować. Fajną redukcję robić. To już by inaczej wyglądało. I dla osób, które chciałyby właśnie przejść taką zmianę jak Marko, ewentualnie też robić redukcję, bo niektóry, wiem, że wielu z was robi redukcję, przygotowaliśmy specjalny rabat, link, gdzie możecie, gdzieś tu wam się wyświetli. Wejdźcie na tą stronę, a będzie hasło rabatowe, tak, prawda? Hasło rabatowe i no, prowadziliśmy negocjacje z Marko, że dla jego osób, które go obserwują, czy dla osób, które są od niego znajomi, że będą mieli fajny rabat i ten rabat to jest 15% na konsultacje różne i pakiety. No i takie rabaty się u mnie prawie nie zdarzają, więc nie wiemy, jak to długo będzie. Dopóki trenujemy. Dopóki trenujemy, to ten rabat będzie, więc nie gwarantujemy, że on będzie za rok, czy tam za pół roku. Więc zobaczcie na tym linku, co tam fajnego jest dla was. I co? Dzięki za że się udało z tobą to nagrać, że się odważyłeś pokazać. Tak. Co ty, wiesz jak to teraz? Tinder to będzie śmigał. Po prostu wszystkie zdjęcia na Tinderze. Tak, tylko dajcie mi jeszcze zdjęcie ze snowboardem i tak jakby mamy komplet. To właśnie jeszcze powinniśmy dodać, że najważniejszą jakby coś, razem się cieszymy najbardziej chyba z tego, jakie mamy zdjęcia z sesji. Marko teraz będzie wszędzie wrzucał i dziewczyny będą pisały. Nie będę wszędzie wrzucał, ale tak, jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda wszystko i myślę, że no mówię, mój cel jest taki, że za 3 miesiące pewnie spróbuję tak jakby sprogresować i zrobić jeszcze więcej i powtórzyć tą sesję. Więc mam nadzieję, że tak jakby ze szczerego serca polecam pracę z Mariuszem, bo pracował się bardzo dobrze. O Mariusz od strony technicznej, od strony wiedzy i ogólnie współpracy z nim to jest bardzo dobrze. Tak jakby wyglądało to super profesjonalnie. Polecam bardzo Mariusza. No, więc to było na tyle w tym nagraniu i do kolejnego nagrania.